Na początek mała prośba, byśmy wszyscy na chwilę uruchomili swoją wyobraźnię i przy jej pomocy zobaczyli kotarę zasłaniającą mural. Może przy pomocy tej wyobraźni usłyszymy grające werble towarzyszące uroczystości. No i niestety tylko w wyobraźni otwieramy butelki z dobrym szampanem, które też powinny towarzyszyć takiej pięknej uroczystości. To tak tyle wyobraźni. A teraz rzeczywistość. Oto stoimy przed pięknym obrazem. Pięknym w swoim przekazie symbolicznym, pięknym w kolorystyce, pięknym w takim połączeniu czegoś klasycznego z nowoczesnym. Ja traktuję ten obraz jako dar naszej biblioteki w roku jej urodzin, dar dla miasta, dar dla przestrzeni miejskiej, dla mieszkańców Gdańska, dla wszystkich odwiedzających to miasto. Ja nazywam się Anna Walczak i mam zaszczyt kierować tą niezwykłą instytucją, jaką jest Biblioteka Gdańska, która w tym roku świętuje swoje 425 urodziny. Wraz ze mną są tutaj pan Sebastian Bożek z Krakowa. Należą się oklaski. Zwycięski autor i realizator muralu. Pani, proszę o przedstawienie się, która współrealizowała z panem Sebastianem Bożkiem tenże mural. Powiecie państwo potem o jeszcze drugim współrealizującym. Witam serdecznie. Jesteśmy tu razem, więc witamy razem. Pana profesora Jacka Zdybla z pracowni malarstwa ściennego i witraży, tak ona brzmi, z gdańskiej ASP, a jednocześnie przewodniczącego jury, które to jury, zaraz wymienię, kto je tworzył, wybrało w grudniu ubiegłego roku tenże projekt. To wybraliśmy anonimowo, uczciwie. Bo jakbyśmy nieuczciwie, to może byśmy skazali kogoś z Gdańska. Tutaj nagle się okazało, że wybraliśmy pana z Krakowa. To taki żarcik oczywiście. To był uczciwy konkurs. Nie było wcale łatwo, bo tych prac wpłynęło około 30. Prawie 30 było skwalifikowanych do oceny. I ostatecznie wybraliśmy ten projekt, którego realizację teraz państwo widzicie. Pozwolicie państwo, że przywitamy wspólnie gości, którzy przybyli, lub nawet jeśli nie przybyli, a przysłali serdeczne pozdrowienia, życzenia i zapewnienie, że jeśli tylko będą mogli przyjść, to przybędą, to pozwolę sobie wymienić. Więc wspólnie witamy na tej takiej radosnej uroczystości, w której to poprzez sztukę składamy hołd nauce. Wspólnie witamy przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska w osobach pani Agnieszki Tokarskiej-Więcek z Biura Prezydenta Kultury, Prezydenta Miasta Gdańska oczywiście. Obiecał swoje przybycie, ale nie widzę, pan profesor Piotr Lorenz, architekt miasta, też szczerze zainteresowany tą inicjatywą. Witam pana Maxa Kieturakisa, przewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście, który też rozumiem jest zainteresowany bardzo.
i liczę na przychylną opinię. Obiecała przybyć, ale rozumiem, że to ogrom obowiązków spowodował, że też nie widzę. Pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pani Małgorzata Chmiel, która całym sercem jest z nami i śledziła też postępy powstawania tego dzieła. Witam pana Andrzeja Stemasiewicza, przewodniczącego Rady Kultury i Promocji Miasta Gdańska, również członka jury. Nie widzę też, ale tutaj serdeczne podziękowania kieruję do pod adresem pana Igora Strzoka, pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, dzięki którego pozytywnej opinii na zlokalizowanie tegoż dzieła i akceptację projektu ten projekt mógł być zrealizowany. Witam serdecznie, chociaż to wszyscy jesteśmy gospodarzami, pracowników naszej biblioteki i jestem przekonana, że to nasza wspólna radość i taki wspólny właśnie dar. Więc pozwolicie państwo, że nie wiem, czy mam witać państwa, czy przywitać w naszym imieniu naszych gości. Więc czynię to drugie. Wszyscy państwa witam. Przepraszam, jeśli kogokolwiek pominęłam, nie wymieniłam z imienia czy z urzędu, ale naprawdę cieszę się bardzo, że możemy tutaj wspólnie być i cieszyć się tym obrazem. Pozwolicie jeszcze państwo, że tylko wymienię jeszcze skład jury, chociaż w części to jury konkursowe jest tu obecne. Ale ważne jest, żebyście państwo wiedzieli, może nawet i pan projektant, bo nie wiem, czy zna skład jury, że tę komisję konkursową tworzył pan profesor Jacek Zdybę, który zgodził się przewodniczyć, pan Andrzej Stelmasiewicz, pani Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej, ksiądz Krzysztof Niedołtowski, duszpasterz środowisk twórczych, rektor Kościoła Świętego Jana, pan Jan Wytyk, artysta plasty, współpracujący z biblioteką, znający jej problemy, pani Krystyna Jackowska-Sarnowska i pani Joanna Piskorska-Wejma z Biblioteki Gdańskiej, które z racji swojego wykształcenia jak najbardziej do tej funkcji się nadawały. I ja. To był skład jury i ciężko, ale z radością. To była przygoda, tak myślę. Tak myślę, że to była wspólna przygoda móc się nad tymi pracami pochylić, a teraz tu jest. Tu już zobaczysz to, co wybraliśmy. Więc jeszcze raz serdecznie witam, oddaję głos. Witam jeszcze serdecznie panią redaktor Katarzynę Żelazę, której nisko się kłaniam w podziękowaniu za wszystko, co czyni w naszym roku jubileuszowym. Bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę. To chyba tyle z mojej strony. Oddaję głos pan profesor Jacek Zybel i pan profesor Sebastian Bożek. To chcę pana wybierajcie, kto pyta. Pan profesor. Profesor Inspekt. Proszę państwa, no, ja może tak od tej strony artystycznej do tego podszedł. Czyli tak, no, wybory były w grudniu, rzeczywiście była to bardzo trudna sytuacja. Raz przez pandemię musieliśmy się wszyscy zebrać i, że tak powiem, offline obejrzeć te prace przygotowane przez wszystkich przez uczestników tego konkursu. I no, na te wybory bardzo długo trwały, parę godzin. W końcowym etapie zostały chyba trzy prace i między innymi praca pana Sebastiana.
No i właściwie ten wybór też nie był jednogłośny, ale z większą przewagą głosów, a zdecydowało o tym właściwie to, co jest jak gdyby w tym najważniejsze, czyli połączenie jak gdyby przekazu o gdańskości, o tym, co reprezentuje, nazwijmy to firma Bibliotek Gdańska, połączenie tych wszystkich elementów w tym projekcie w taki dość, no może już nie nowoczesny zupełnie sposób, ale w taki no, postmodernistyczny sposób, gdzie każdy z tych elementów jak gdyby podbija wartość pozostałych i tak przez tą synergię tych nagromadzonych elementów, no, ta kompozycja stała się dla nas najciekawszą kompozycją i na nią się zdecydowaliśmy. Natomiast już po otwarciu kopert i sprawdzeniu nazwisk, kiedy okazało się, że to jest akurat krakowianin, pan Sebastian Boże, który nie pierwszy raz maluje w Gdańsku i to jest jego nie pierwsza elewacja. Wykonywał elewację już na głównym mieście, na kamienicach, między innymi na ulicy Szerokiej, na ulicy Ogarnej, na Warzywniczej, także ma spore doświadczenie i spore umiejętności, więc to gwarantowało, że na pewno ten projekt zostanie dobrze zrealizowany. I przyznam się Państwu szczerze, że patrząc teraz na efekt końcowy, jestem mile zaskoczony. Jest dużo, dużo lepszy niż propozycja ta w tym formacie A3. Właśnie przez to, że zderzyła się z tą naturalnością muru, z tym, w jaki sposób mur odpowiada na działania artystyczne. I no, żal jest mój przynajmniej jest tego typu, że tych realizacji właśnie jakby komponowanych czy budowanych dla stwarzania klimatu miejsca jest ewidentnie mało. Mamy oczywiście Zaspę, mamy różne miejsca, ale mamy dużo osiedli, które są po prostu popatrzmy na chińskie domki, wszystkie jednakowe. Człowiek tam jedzie i po prostu się gubi. Nie wie, gdzie jest. Natomiast wykorzystując możliwości właśnie tego typu, bo przecież i tak wszystkie elewacje są zawsze malowane. W związku z tym, gdyby były malowane artystycznie, niekoniecznie muszą być w całości malowane, ale stwarzające elementy dekoracyjne, stwarzające miejsca, w których możemy się poczuć domowo, byłoby naprawdę pięknym efektem. Dziękuję. Brawo. Dziękujemy za te słowa, naprawdę to ważne. Ja przepraszam, że jeszcze się tak będę między wypowiedź a wypowiedź, ale najmocniej przepraszam, to tylko dlatego, że przedstawiciele Centrum Hebelianu stoją naprzeciwko. Zapomniałam przywitać serdecznie. Przepraszam najmocniej, ale tak się cieszymy, bo z Góry Gradowej, z Państwa siedzimy, liczymy na to, że mural będzie widoczny i będzie podziwiany, wskazany. Dziękuję za przybycie, za współpracę. Ja przede wszystkim chciałem na sam początek wszystkim serdecznie podziękować za niesamowitą, konstruktywną, inspirującą współpracę, za gotowość i w ogóle chęć prowadzenia tego typu działania artystycznego na fach instytucji publicznych. Zawsze to doceniam, bo nie wszędzie w Polsce ta gotowość jest, nie wszędzie takie zrozumienie można spotkać. Też chciałbym tutaj podkreślić, no, taką moją, jakby to powiedzieć, no moje dobre doświadczenia z Gdańskiem. Ponieważ, tak jak profesor tutaj wspomniał, nie jest to moja pierwsza realizacja, za każdym razem spotykam tutaj naprawdę otwartych, ciekawych, inspirujących ludzi. Tak jest tym razem. I też chciałbym powiedzieć, że możliwość realizacji projektu na Bibliotece w Gdańsku też jest dla mnie takim pewnym ciekawym nawiązaniem, czy jakimś kontinuum moich fascynacji gdańskiej oceny literackiej.
ponieważ no, jako już też na dość wczesnym etapie odbyłem literaturę w Gdańsku. Ginter Grass, Stefan Finn, Paweł Chile i możliwość realizacji autorskiego projektu, chociaż oczywiście związanego z pewnym określonym kontekstem, ale jednak na budynku, który jest skarbnicą literatury, no jest to dla mnie no, niesamowite wyzwanie i niezwykła satysfakcja. I właśnie te doświadczenia też literackie oraz doświadczenia po prostu z Gdańska jako miasta, no, w mojej głowie, w mojej wyobraźni wygenerowało takie uniwersum gdańskie. Zawsze jak myślę o Gdańsku, mam masę skojarzeń takich wizualnych, kolorystycznych i gdzieś w tym projekcie, jak to słusznie pan profesor podkreślił, ta taka konwencja trochę kolażowa, postmodernistyczna, ona mi tutaj pozwoliła, była dla mnie taką okazją, żeby pewne wątki przepleść ze sobą, żeby one gdzieś zderzyły się, jakoś zaczęły żyć swoim życiem. Więc kolorystyka, samo ujęcie postaci no nie jest przypadkowe i jest związane właśnie z tymi moimi no już długoletnimi doświadczeniami. Wbrew pozorom, bo mimo że wygląda może młodo, jednak te doświadczenia są długie. Więc to chciałbym tutaj przede wszystkim podkreślić. No i też sama postać Arkadiusza, chociaż no jest może taka dość rozpoznawalna w Gdańsku, praktycznie myślę, wszyscy Heweliusza znają. No, dla mnie spotkanie tą postacią przy okazji pracy nad projektem i realizacji projektu, to było też odkrycie na nowo tego człowieka. Zastanowienie się, jaką Heweliusz może pełnić rolę, funkcję w naszej no, współczesnej rzeczywistości. I tak jak właśnie w wywiadzie rozmawialiśmy o tym, na kogo ten Heweliusz patrzy. No ja myślę, że no, patrzy na nas i wysyła taki dość ważny komunikat, no, żeby być otwartym, żeby spoglądać trochę dalej, gdzieś poza jakieś lokalne problemy, tak żeby no, korzystać z tego, co razem tworzymy, co jakby takie miasto jak Gdańsk, wielokulturowe, bardzo bogate w narrację, no było też taką inspiracją do tworzenia rzeczywistości, współczesności, więc... No i właśnie, Heweliusz to też człowiek z krwi i kości, jak to też w biografii można było zauważyć, prowadził browar na przykład, więc poznawanie tego Heweliusza tak kompleksowo to była dla mnie bardzo fajna sprawa. No i też samo wyzwanie pracy w kontekście do tej części miasta. Sam budynek stworzył pewną bazę, punkt odniesienia do kompozycji, ponieważ jak Państwo mogą zauważyć, elewacja jest podzielona na pewną liczbę kwadratów. Był to punkt wyjścia. Nawet nie wiem, czy to jest w jakiś sposób odniesienie do tego starszego budynku, który też ma te podziały, więc było to dla mnie w jakimś sensie taką, można powiedzieć, bazą. Ale sama ulica Wałowa, jedna z przyszłych arterii młodego miasta. Kiedyś, kilkanaście lat temu, jak byłem pierwszy raz, miałem poczucie, że tutaj kończy się miasto. Generalnie było to takie miejsce, które było trochę na uboczu. Przejdźmy teraz Wałową i zobaczmy, jak ta ulica się zmieniła. Wyobraźmy sobie, że niedługo zostanie ona połączona chyba tunelem z drugą stroną Motławy. To będzie niedługo żyjąca część Śródmieścia Gdańska. To jest fascynujące móc to obserwować i w jakimś sensie wziąć udział w takim procesie dopełniania tej przestrzeni działaniami artystycznymi. Myślę, że tyle wystarczy, ale jeszcze chciałbym tutaj serdecznie podziękować poza oczywiście wszystkimi osobami zaangażowanymi od strony realizacyjnej. Tutaj szczególne podziękowania dla pani Anny Walczak za determinację, ale właśnie to wszystko, jeśli chodzi o projekt, jego realizację, nie zdarzyłoby się, gdyby nie zaangażowanie i wytężona praca Kateryny Wisariewy, artystki z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Również nie ma z nami niestety kolegi, który też spędził z nami około 10 dni w pocie czoła pracując nad projektem. Jest to Olgier Szopiński, również student Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
co prawda nie jest z kierunku malarstwa, ale jest pasjonatem uralnej przestrzeni miejskiej. Myślę, że jeszcze coś razem zdziałamy. Dziękuję. Wszystkim serdecznie dziękuję. Jeszcze może oddam głos Katarzynie. Parę słów może. Znaczy, no generalnie nie wiem, co powiedzieć. Nie byłam gotowa do tego, że będę coś mówić. Znaczy, jestem Katarzyna Miszewa, pochodzę z Ukrainy. Jestem tutaj od początku studiów, czyli od 3 lat. Też zajmowałam się malarstwem ściennym jeszcze zanim się tutaj dostałam na studia. To jest to około 6 lat temu. Są też realizacje, co prawda, mniejsze niż ta. W Ukrainie. No i właśnie jestem studentką u pracowni profesora Jacka z Dymajka. Nie ma żadnego połączenia z tym, że właśnie pracowaliśmy z Rosjanem, bo to nie jest nasza pierwsza wspólna realizacja. No i już nie, wiemy, że to nie jest ostatnia. Więc generalnie chciałabym też podziękować pani dyrektor, bo pani dyrektor zawsze była zaangażowana, przychodziła, sprawdzała progres naszej pracy. No i wszystkim obecnym. Ja serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich pracowników, wszystkim tym wymienionym i niewymienionym, którzy w jakikolwiek sposób, nawet najmniejszy, nawet dobrym słowem, dobrą podpowiedzią przyczynili się do powstania tego dzieła. Nie chcę tutaj używać zbyt często słowo, bo już kilka razy to powiedziałam, ale powiem jeszcze raz, że codziennie jak idę do pracy i widziałam tą szarą ścianę nad tymi garażami, to po prostu żal mi żołądek ściskał. A teraz będę szła, widziała obraz, a tych garaży dzięki obrazowi nie będę w ogóle widzieć. I myślę, że tak wszyscy będą to odbierać. Cieszmy się tym dziełem, dziękujący artystom i wszystkim zaangażowanym w tą postawę. Może ktoś chciałby zadać pytanie? Jedyna okazja jeszcze. Jak powstaje taki projekt? No realizacja to nawet widzieliśmy, ale może techniczne jakieś sprawy, póki jeszcze mamy tutaj. Tak? Pan Andrzej Stemasiewicz. Bardzo proszę. Nie mogę się pohamować, bo chciałem pogratulować pani dyrektor i zespołowi biblioteki inicjatywy. Sebastianowi Boszkowi projektu, całej trójce realizacji. Wielkie gratulacje i w imieniu Rady Miasta, tak chyba mogę mówić, bardzo, bardzo dziękuję za tę inicjatywę, za realizację, za taki podarunek dla miasta. Myślę, że wielu Gdańszczan będzie się cieszyć. To wbrew pozorom dużo ludzi chodzi tą ulicą. Myślę, że każdy to zauważy. A jeszcze taka proteczka, nazwijmy to, bo było to jury konkursu, kapituła i na początku, słuchajcie, w ogóle Bożek nie był faworytem, bo tam były różne projekty i nawet nie mówię o stronie graficznej czy estetycznej, ale taki na czym bazowało. Było dużo Bonifacio Doria, ze zrozumiałych zupełnie powodów, różne motywy tam były i rozmawialiśmy, im dłużej rozmawialiśmy, tym bliżej Bożek był pierwszego miejsca. Dla mnie to naprawdę jest cenne doświadczenie, bo ja sam też na początku wcale tego Bożka nie widziałem. Tylko tam jakieś inne miałem preferencje i bardzo się cieszę, no naprawdę. To fajne doświadczenie, że w trakcie tam godziny, dwóch, trzech, rozmawiając z ludźmi, można zmienić zdanie i cieszyć się z tego. Naprawdę to fajne te obrady tej kapituły były naprawdę pięknym zjawiskiem samym sobie. No i jestem przekonany, wszyscy jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy znakomitego wyboru. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Czy jeszcze ktoś chciałby coś usłyszeć albo o coś zapytać?
Odpowiemy na wszystkie pytania. Dobra, ile? A, to może, może stąd... Panie kochani, za ile lat trzeba będzie go poddać renowacji? A, wie pani, to jest taka rzecz, która jest względna, bo zależy od bardzo wielu czynników. Czynniki atmosferyczne przede wszystkim, nasłonecznienie. Farba zakładamy, że ma tą trwałość kilkunastu lat, zobaczymy. Miejmy nadzieję. Chociaż szczerze mówiąc, są murale z okresu PRL-u, nie wiem, czy one są aż tak rozpowszechnione w Gdańsku, no, które ciągle jakoś tam mimo spłowienia się na elewacji utrzymują. Tutaj ta elewacja jest w dobrym stanie, ona była świeżo wykonana chyba w roku 2005, tak. I no, nie jest to akurat tynk, który odpada, nie jest to jakaś zawilgocona struktura, ściana, która będzie się kruszyć czy odspajać. Więc wszystko jest też kwestią, prawda, specyfiki muralu, który zmienia się w naszych oczach. I czasami kolory, które są na początku słabną, to jest naturalny proces chemiczny, fizyczny, ale no, nie oznacza to, że mural będzie na przykład wymagał jakiejś zmiany retuszu. Zobaczymy. Być może uzyska jakąś patynę, stanie się troszkę bardziej taki, no nie wiem, może być spłowiały, ale niekoniecznie w złym tego słowa znaczeniu. Zawsze to można umyć. Zawsze można go umyć, tak jak tutaj dodał profesor Zyber. Na szczęście jesteśmy w Gdańsku, a nie w Krakowie, o, właśnie, bo tu tak, mamy tak, czyste powietrze. Tak, a się, więc jeszcze ten czynnik, jakim jest czyste gdańskie powietrze, stwarza tutaj dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o przedłużenie trwałości czy żywota tego oto dzieła. Jest pod takim hydrofobem, czy nie? Nie jest pokryty, ponieważ ta farba sama w sobie według specyfikacji powinna być wystarczająco wytrzymała. Ale, tak, ale to jest dość wysoko, to się wydaje, że to jest nisko. Ale też to wydaje mi się dość istotne i o czym też zawsze mówi profesor Zybel. Każda ingerencja, każde działanie w przestrzeni, dekoracja, rzeźba jest do pewnego stopnia działaniem przemijającym. Może za jakiś czas, za te, nie wiem, określoną ilość miesięcy, lat pojawi się jakiś nowy pomysł. Dojść do jakiejś przebudowy, miasto musi się zmieniać i artyści jako współtwórcy przestrzeni miejskiej no, powinni w tym procesie brać udział. Taki czynny, aktywny, żeby też miasta nie konserwować, żeby nie każda rzecz miała być na wieki. Chociaż oczywiście to, co zostaje, to disegno, czyli koncept, projekt, to jest wieczne. Ale materia przemija, no i w Gdańsku ta przemijalność materii to jest doświadczenie bardzo takie dotkliwe w pewnym sensie, ale też proces odradzania się tego miasta no, pokazuje właśnie to, że czas nie przemoże pewnej właśnie właściwości duchu miejsca, ducha miejsca, prawda? Więc no, tak już patetycznie trochę. Może jeszcze jakieś pytanie? Nie. Padła propozycja, uważam, że bardzo miła, byśmy sobie zrobili wszyscy tu obecni wspólne zdjęcie z artystami, z panem profesorem, wspólne po prostu zdjęcie pod muralem. To po raz pierwszy taka okazja. Dzisiaj były zdejmowane rusztowania dopiero, także on był zasłonięty. Nie kotarą, ale rusztowaniami. Także ustawmy się, że wszyscy tu obecni do zdjęcia.